Drake znalazł scyzora. Siedzi na dachach w starym obszarze treningowym sprinterów koło kanałów burzowych. Po drodze roi się od niebieskich. Spróbuj iść kanałami do Hampton Town. Ruszaj. Siemaneczko wszystkim, witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Michał, a to jest trzeci odcinek Zagrajmy w Mirror's Edge. Dzisiaj, jak widzicie, trzeci odcinek, więc trzy paski, więc myślę, że bez zbędnego przedłużania skaczemy sobie na rurę i ciągniemy do przodu, moi drodzy, gdyż mamy dzisiaj trochę rzeczy do ogarnięcia. Jest to trzeci odcinek i jest to odcinek nagrywany na zapas. Nagrywam to w ogóle za drugim razem, ponieważ miałem już ostatnio... O! Udało mi się to nawet fajnie ogarnąć. A, już pościg zaczynamy, dobra, okej. Skąd wiem, że tu jest pościg robiony? Otóż do tego się odniosę za sekundkę. Tylko najpierw ogarnę sobie jakiś taki biznesplan, jeżeli chodzi o ucieczkę przed helikopterem, który nas teraz ściga. Bo tutaj grube dymy się zaczynają dziać. I za chwilę do tego się odniosę, spokojnie moi drodzy. Zerknijmy w ogóle, czy tutaj może coś jest, jakiś secret. Nie, nic tutaj nie ma? A może tutaj coś jest schowanego, co? Warto byłoby zobaczyć, bo może gdzieś tutaj te teczki będą pochowane. A dawno żeśmy żadne nie zebrali swoją drogą. Więc wypadałoby wręcz zebrać i zobaczyć to i owo. Ale raczej tutaj nic takiego nie ma, bo już dawno mielibyśmy to na widoku. A tego nie ma, kompletnie nie ma. Ale tam jest, widzicie? O kurde, kolejna, widzicie? Aj, dobrze, dobrze, że ja tutaj zerknąłem, bo jak za pierwszym razem to nagrywałem, to w ogóle na to uwagi nie zwróciłem. Więc warto eksplorować sobie tego typu miejscówki. Dobra, czerwona skrzynka, tutaj nic szczególnego nie jest. Musimy dostać się teraz tam. A tam, dobra, tam się nie dostanę. Myślałem, że tam będzie jakieś przejście do sekretu. Dobra, okej. Jesteśmy teraz w... Chyba checkpoint w ogóle mamy, tak przynajmniej mi się wydaje. I dobra, zakręcamy zawór. Okej, troszkę się sytuacja uspokoiła, więc mogę na spokojnie to wytłumaczyć. Dlaczego nagrywam ten odcinek za drugim razem? To się wydarzyło, że za drugim razem to nagrywam, ten odcinek trzeci. Otóż miałem nagrywkę w poniedziałek, czyli dwa dni temu, 10 kwietnia. Przepraszam, dzisiaj mamy 10 kwietnia, to było 8 kwietnia, kiedy to nagrywam. Gra mi się w pewnym momencie skraszowała i kiedy już chciałem wczytać sobie grę na nowo, po odpaleniu na nowo komputera, no to niestety okazało się, że nagranie z OBS-a się zepsuło i musiałem tak naprawdę całą grę do tego momentu nadrabiać od początku do końca, bo kiedy chciałem wczytać punkt kontrolny, to się okazało, że nie mogłem tego zrobić, ponieważ nie mogłem cofnąć się do początku. Rozumiecie, o co chodzi? Przynajmniej mam taką nadzieję. Więc mam nadzieję, że dzisiaj tego typu sytuacja się nie wydarzy. Jeśli spodoba ci się ten odcinek, tak jak i poprzednie, to zachęcam do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia oceny w postaci łapki w górę. A jak się nie spodoba, to możecie zostawić w dół. Nie będę obrażony z tego tytułu. Dobra. Dostaliśmy się teraz do kanalizacji. Tutaj gdzieś zrobię sobie malutką pauzę. To jeszcze chyba nie w tym momencie, ponieważ chcę zobaczyć, jak mniej więcej to się nagrywa. Otoczyli cię, Faith. Pakuj się do burzówek. Okej, mamy się pakować. Spoko, spoko. Nie ma problemu. Zaraz będzie tutaj szczelanka. Tak więc ja niestety mniej więcej już wiem, jak to tu będzie wyglądać. O! Tu widzę, że już zaczynamy na grubo. Nie w tę stronę w ogóle poleciałem i w ogóle ten helikopter i ja pierdziule. Przecież on, jak byłem tutaj za pierwszym razem, to nie podleciał. A może podleciał, a już nie pamiętam. Kurde, trochę słabo, bo to dwa dni temu było. Dosłownie przedwczoraj to było, kiedy ja to nagrywałem i ja już nie pamiętam takich rzeczy. No jest to możliwe, nie? Jest to bardzo możliwe. Dobra, mamy włazić do kanałów, jasna sprawa, tylko najpierw musimy dostać się do urządzenia, które umożliwi nam dostanie się do tych kanałów, tak więc dajcie mi sekundkę, zejdę sobie tylko na dół, nie? Bo myślę, że nie ma sensu oglądać tego, jak ja tutaj będę skakał po tych rurach! No właśnie, między innymi dlatego. No i tak ja to powinienem zrobić za pierwszym razem. Dokładnie tak, w ten otóż sposób. Wciskamy sobie E. I teraz ta wielka brama się nam odpali, więc wypadałoby dostać się tam bardzo szybko. I teraz pytanie, czy ja znowu nie odwalę głupoty. A nie, nie odwalę głupoty. Bo na początku zrobiłem to w ten właśnie sposób, że za pierwszym razem się tutaj dostałem. Znaczy próbowałem się dostać tutaj, tylko niestety ta barierka mnie zablokowała, po czym spadłem w dół. I skończyło to się, jak to się skończyło. Dlatego teraz w tym momencie robię cięcie. Po raz drugi, żeby zobaczyć, jak to się wszystko nagrywa, tak więc dajcie mi sekundkę, wybaczcie za mój niezbyt taki profesjonalizm, jakbym mógł to skomentować. Zaraz jestem.
Jestem już z powrotem, witam bardzo serdecznie. No i dobra, zabieramy się teraz za dalszą część poziomu, ponieważ tutaj mniej więcej gra mi się zawiesiła. No i nie mogłem, że tak powiem, następnego checkpointu sobie ogarnąć. Więc dobra, o ile dobrze pamiętam, to najpierw musimy dostać się do drabiny. Teraz musimy w nią wycelować. O, ej, było blisko, było blisko. Jak za pierwszym razem nagrywałem, to też mi się nie udało tego zrobić za pierwszym razem. Dopiero za drugim mi wyszło, gdzie podczas nagrywania zrobiłem to chyba za czwartym razem, coś takiego. Mam tu plany kanałów. Wyjście chyba po drugiej stronie. Raczej dość wysoko. Okej, i w tej misji będziemy mieli debiut nowego przeciwnika. Raczej będzie ten sam przeciwnik, tylko że z nową bronią. A mianowicie snajper. Tak więc, moi drodzy, dzisiaj to nie będzie, kurde, przebacz. Dzisiaj naprawdę będzie na pełnej pompie robione wszystko. Więc oglądajcie uważnie. I bardzo ważne pytanie dnia. Moi drodzy, jakim dzisiaj Buckstonem jesteście? Macie w tym momencie obrazek. Piszcie w sekcji komentarzy numerek, jakim dzisiaj Buckstonem jesteście. I pamiętajcie to. On ma tylko 30 milionów na zemstę. Ciekawe, ile Fate by miała, żeby zemścić się na tych wszystkich niebieskich, którzy nas ścigają. Na policji tak zwanej. Widzę, że już tutaj nas namierzają laserem. Może nam się uda to jakoś ogarnąć. Ogarniemy to, co nie? Dobra, ogarnęliśmy to. Super. On nawet z bliska nie potrafi mnie trafić. Co za łeb. A kuku. No i dostał w lampę. Dobranoc. Teraz szybko. Rura. 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 I rura. Znaczy, no, powierzchnia. Dobra, będę uciekał. Widzę, że oni tam... Ej, chwila, moment. Odwaliłbym znowu ten sam błąd. Dobra, mamy to. I... O Boże, będziemy mieli wodną zjeżdżalnię. No dobra, poświęćmy się. Geronimo! To chyba nie tak ja miałem zrobić, co? Ale dobra, nieważne. A może tak? Aj. Jest, mamy to. O to chodziło. I dobra, co to jest za pomieszczenie? A, bo właśnie nie wspomniałem wam, że my teraz Cezara musimy poszukiwać, co nie? Dlatego, kurde, będziemy musieli się teraz trochę powspinać. Hop do góry. Dokładnie tak. Aha! Aha! Dobra, przekręcamy zawór. I wody nie ma. Była woda i wody nie ma. Co to był za dźwięk? Przepraszam bardzo, to wyglądało tak jak... A, dobra, nie będę tego komentował, jak to wyglądało i jak to brzmiało, ale... No muszę przyznać, że solidne dźwięki w tej gierce. Dobra, gdzie ja mam teraz iść? Weźcie mi, powiedzcie. Aaaa! Dobra, ja nie ogarnąłem petardy. Ja myślałem przez chwilę, że się coś zbugowało. Wracaj mi z tą rampą. Nie. No, teraz dobrze, żeśmy to ogarnęli. Okej, okay, jakiś checkpoint jest. Siema. To ja se tak czmychnę może obok was, dobra? Chyba ja nie jesteście zadowoleni z takiego obrotu spraw. Gdzie ja mam iść teraz? To jest bardzo dobre pytanie. Oni tam, kurde, w nas naparzają, a ja nie mam tutaj możliwości wejścia w interakcję z czymkolwiek. Chodź tutaj, kici, kici, kici. Gdzie jesteś jeden z drugim? Zaraz was tutaj rozszarpię z tej broni. Rozszarpię, rozumiecie to? Jakieś pomieszczenie. Ty, jaki szczur tu. Jeju, ale on szybko... Przebieg. Co za sprinter. Dobra, do góry. Let's go. I co, otwieracie się, czy się nie otwieracie? Jest i on. To jest właśnie Scyzor. Lecimy za nim. Gdzie ty nas prowadzisz, drogi chłopcze? To nie jest koncert życzeń, piękny kawalerze. Może ma nam tutaj ochotę opowiedzieć o jakichś swoich sekretach ten Scyzor.
Chciałem sekretach powiedzieć, ale no nie wyszło mi. I wszedł mi taki angielski akcent, za co przepraszam najmocniej. Za dużo się ograłem w inne tam tytuły, co nie? Ej, no kurde, no nie mów mi, Fate, że teraz ty tego nie przeskoczysz, no. Błagam cię. Dobra, mamy autosave'a. Ty! Chamie jeden! Chamie i prostaku jeden! Co to miało znaczyć? Kobiecie przed twarzą drzwi zamykać? Wstydziłbyś się, niewychowany gburze jeden! Dobrze ci tak! Karma, karma, kurde, zwyrodnialcu jeden. Czy ja naokoło mam biec? O Jezus Maria, no. Dlaczego? Przypomnijcie mi, bo tutaj zostało mi wmówione w tej gierce, że Scyzor był kiedyś sprinterem. No właśnie, średnio ja to widzę, że on był kiedykolwiek sprinterem, patrząc na to, jak się wyłożył tam. I dał z siebie całe 5%. Chociaż nie zapomnę mu tego, jak zamknął przed twarzą Fate drzwi, nie? Niewychowany gbur śmierdzący. Łajdak. Ej, co to było? Dobra, on tam leży już. Jak ja mam się tam do niego dostać? Pff. To jest bardzo dobre pytanie. Chyba tędy będę musiał przejść. Czy jest jeszcze jakieś przejście? Chyba, że ja tutaj utknąłem i kij w bombki strzelił. I teraz mam z tego konsekwencje. No ej, ej! Przecież ja się tutaj nie dostanę. Co, nie ma innej drogi? Nie no, bez jaj, to już się przestaje robić śmieszne, moi drodzy. Nieważne, naprawdę, nie zwracajcie dzisiaj na mnie uwagi, ja nie wiem, co mi do głowy strzeliło. Wiem, po co tu jesteś. Powiedz mi, co Ikar ma wspólnego z morderstwem Pope'a? Ponoć pies go zdjął. To źle słyszałeś. Lubisz wrestling? Pop lubi wrestling. Bardzo. Nawet zatrudnił byłego zawodnika do ochrony. Travis Barfield, dawniej znany jako Robert. Dokądś to zmierza? Robert. Zbir, co miał szczęście. Ludzie bywają zbyt głupi, aby znać swoje miejsce. Chcą pływać w dużym stanie. Nie widzą, że są tam krupsze ryby. Moja rada. Zacznij od tej kupy mięcha. Miłego polowania, Faithy. Nie wiem, czy warto iść prosto do Roberta. Nie. Zobaczę się z Millerem. Co ty robisz, Faith? Powiesz mu o Scyzorze? Jeszcze nie. Wciąż jest gliną. Nieważne, co mówi Kate. Widzisz go? Tak. Idzie do samochodu. Porucznik Miller? Jestem Faith, siostra Kate. Nie wspominała, że ma siostrę. No tak, o nas w ogóle się nie mówi. Powiedziała, że jak coś pójdzie źle, mam pana znaleźć. Została aresztowana. A czy ty nie jesteś podejrzaną, która uciekła z miejsca zbrodni? No cóż, pamięć mnie zawodzi, gdy mam spluwę przed twarzą. Wiem, kim jesteś. Została wrobiona, wie pan. Wiem, że Kate nie jest zdolna do czegoś takiego, ale kapitan zadaje trudne pytania, a ja nie mogę się z nią skontaktować. A co pan wie na temat niejakiego Ikara? Bo co? Tutaj o tym mowa. Pop miał to w dłoni. To z jego pamiętnika. Zabrałaś dowód. Kate to moja jedyna rodzina. A gliny w pierdlu nie żyją zbyt długo. Jeśli tam trafi, to wyrok śmierci. Nie powstrzymam cię. Jestem to winien Kate, ale wielu ludzi będzie próbowało, a ja powstrzymać ich też nie zdołam. Bieganie to moja specjalność. Robert ma biuro w firmie Z Barfield International Shipping przy stacji Metra Riding Park. Szukaj dużego szyldu na szczycie budynku, to ułatwi sprawę. Widziałem raz Roberta w akcji. Jakiemuś biedakowi złamał rękę, a sędziego pociągnął z dynki.
Jeśli Robben rzeczywiście ma coś wspólnego z zamordowaniem Pope'a i wystawieniem Kate, to nie będzie chciał rozmawiać, tylko zabijać. No, powiem wam, że naprawdę chyba teraz fabuła zaczyna się rozkręcać właśnie od tego oto odcinka, ale my tu sobie jednak zakończymy dzisiejszy odcinek. Co chciałem powiedzieć i widzicie, z głowy mi wyleciało. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Mirror's Edge i nie tylko, aczkolwiek nie jestem w stanie wam powiedzieć, kiedy teraz pojawi się Mirror's Edge, ponieważ chcę jeszcze, tak jak już wspominałem w pierwszym odcinku, zabrać się za jeszcze jedną serię, która będzie prowadzona na równi z Mirror's Edge. No i przy okazji Kinitopeta muszę dokończyć, bo zagłosowaliście i wy mnie chyba naprawdę bardzo nie lubicie, że chcecie, żebym zrobił dodatkowe zakończenie w Kinitopecie. Tak więc, reasumując i podsumowując, myślę, że od czwartego odcinka sporo się wydarzy. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!